Warszawska jest to jedna z ważniejszych ulic w mieście Biała Podlaska. Jest to ulica, która jest ulicą wychodzącą, jak sama nazwa wskazuje, w stronę naszej stolicy. Ulica, która od wielu lat czeka na modernizację. Ze względu na to, że jest to ulica bardzo duża i długa, też środki finansowe są znaczne. My podzieliliśmy ten projekt na kilka etapów. Są to trzy etapy i ten pierwszy etap już za chwilę się rozpocznie, który dotyczy modernizacji. Chcemy, aby ta modernizacja rozpoczęła się od Parku Radziwiłłowskiego i kończyła się w okolicach ulicy Artyleryjskiej. Tak też ta modernizacja ma przebiegać. Zobaczymy, jak będą trwały prace. Liczymy, że całość zostanie skończona już w tym roku. $4 miliony to jest dofinansowanie, które otrzymaliśmy bezpośrednio z rządu poprzez działania wojewody lubelskiego i myślę, że za chwilę ogłosimy projekt i ogłosimy przetarg na tę ulicę. A dalsze części? Dalsze części to są kolejne lata. Projekt na całą ulicę mamy wykonany. Teraz tylko i wyłącznie wnioski o dofinansowanie i w kolejnych latach również z programu dofinansowania naszych dróg powiatowych będziemy korzystać. Mam nadzieję, że kryteria będą zachowane tak jak tym razem i również uda nam się aplikować o te środki. Całość kwoty, która jest potrzebna na wykonanie tej ulicy aż do drogi E30 to jest ponad $20 milionów. Dlatego też musimy tutaj posiłkować się funduszami zewnętrznymi, co jest oczywiście tańsze niż zaciąganie kredytów. Pojawiło się kilka głosów krytycznych dotyczących kwoty przeznaczonej na taki odcinek drogi. Kwota, którą przeznaczamy na budowę ulicy Warszawskiej, jest to kwota, która wynika zarówno z cenników, jak i z szacunków, które są przeprowadzane. Oczywiście końcową kwotę poznamy, gdy będzie to przetarg. Natomiast trzeba pamiętać, że w dniu dzisiejszym w całej Polsce kwoty przetargów wzrastają od 30% do nawet 50-70% zadań, które były przewidywane jeszcze w zeszłym roku, więc myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, w takim czasie, że ceny w całej Polsce rosną, dlatego że cała Polska się rozwija i się buduje, a buduje się dlatego, że te środki zewnętrzne obecnie są konsumowane, zarówno środki europejskie, jak i też bardzo mocne, bardzo duże środki wewnętrzne, które rząd przekazuje samorządom. To jest po prostu wynik podaży i popytu. My absolutnie nie zawyżamy tych cen. Chcielibyśmy, aby drogi były budowane jak najtaniej, aby jak najwięcej kilometrów dróg wykonać, ale musimy też dbać o tą jakość i też patrzeć na nasz rynek miejski, gdzie mamy tylko kilka firm drogowych, które przystępują do przetargów. Oczywiście one są ogłaszane szeroko. Firmy też z innych miast, z innych stron Polski mogą tutaj zgłaszać się do wykonawstwa, ale proszę mi wierzyć, że zarówno jak w Białej Podlaskiej, tak i w innych częściach Polski moi koledzy prezydenci mają ten sam problem, a więc dzisiaj jest rynek wykonawcy i pukają do bram wykonawców, aby ci zgodzili się podjąć tych prac. Thank you.